Naszym gościem jest Bartek Gola, prezes SpeedUpa. Jesteśmy świeżo po prezentacji praktycznie na temat tego, że nie ma nowej ekonomii. Mówiłeś mi między innymi, dlaczego jesteś chciwy, tępy i pozbawiony wyobraźni. Dlaczego taki tytuł? No ja chciałem trochę wstrząsnąć branżą i uświadomić, że musimy przestać chodzić z głową w chmurach. Że nie my dzisiaj dyktujemy warunki na rynku, znaczy jeszcze jest tak, że my jesteśmy zapatrzeni w Amerykę i próbujemy się ogrzewać przy cieple ich sukcesów. I opowiadamy sobie o rzeczach, które dzieją się tam, oczekując, że będą działy się tak samo. Ja postawiłem tezę, że w Polsce jest wystarczająco dużo pieniędzy na fazę, a tą pierwszą fazę rozwoju produktów i tego jest dużo, natomiast nie ma wystarczającej kasy, kiedy spółka, nie każda, ale część potrzebuje pieniędzy na fazę wzrostu, na fazę rozwoju. I tych pieniędzy brakuje, większych rund inwestycyjnych, dlatego wiele projektów sobie nie radzi, umiera. Dałem przykład tego ZocDoc'a, który sobie w Stanach radzi świetnie. Okej, z różnych przyczyn w Polsce takie projekty umarły. Moim zdaniem, nie tylko moim, głównie dlatego, że właśnie nie miały kasy na coś więcej niż zrobienie platformy. Że się potem mówi, oto tam mam 50 tysięcy na SEO i tam mam 5 tysięcy na sprzedawcę. Ale to tak nie działa, tak? To nie jest biznes. I teraz nam jest ciężko takie pieniądze do startupów przyciągać. Mówię nam, jako funduszom również. Dlatego, że nie ma wielkich sukcesów w Polsce w ostatnich latach i myślę, że powinniśmy chodzić mocno po ziemi, zadać sobie pytanie, czy w ciągu ostatnich 2-3 lat było wyjście warte 20-30 milionów złotych. A dlaczego nie ma tych sukcesów? Myślę, że był taki, że jest ciągle, że one za chwilę się pojawią, tak? Coś taki moment tuż przed ich pojawieniem się. Natomiast teraz był taki, bo jak była pierwsza fala internetu na przełomie XX-XXI wieku, to też te spółki miały strzał, one potem się rozwijały. Teraz jest ten moment, gdzie my jeszcze dopiero to budujemy pewne rzeczy, ale jeszcze nie, myślę, że ta fala drugiego wzrostu, fascynacji startupami, tego, że pojawiło się dużo inwestorów seedowych, jeszcze nie przyniosło tego momentu. A na pewno też popełniamy jakieś błędy, o tym próbowałem powiedzieć, tak? Że za mało myślimy o realnej gospodarce, tak? Za bardzo myślimy o... user experience i tak dalej, rzeczach technologii, które są ważne, ale one są tylko środkiem do celu, jaką są użytkownicy, których możemy zmonetyzować. No i tego mi trochę brakuje u nas. To może być jeden z powodów. Jak i skąd pozyskać środki na pierwszy etap rozwoju projektu? Znaczy, w Polsce jest bardzo dużo funduszy seedowych, tak? Są grupy aniołów biznesu, no tutaj wyszukiwarka wam każdemu pomoże, którzy inwestują właśnie tam kwoty rzędu kilkuset tysięcy, stu, kilkuset tysięcy złotych na początek. Jest dużo funduszy seedowych, no głównie wspieranych unijnie i to jest, nie wiem, na liście PARP można sprawdzić działanie parp.gov.pl, działanie 3.1, tam jest kilkanaście funduszy wybranych, które mają w sumie do dyspozycji 100-kilkadziesiąt milionów złotych, które muszą wydawać. W związku z tym tak naprawdę jest kilka aktywnych funduszy, między innymi my oczywiście, ale też wszystkie fundusze IQ Partner czy inne, które inwestują i to myślę, że jeżeli ktoś się interesuje, to nie jest problem. Pytanie jest... Ja uważam tak, jeżeli masz dobry pomysł, jesteś zdeterminowany, potrafisz wykazać się, że ten pomysł jest realizowalny, to znajdziesz pieniądze na rozwój, na początek. Uważam, że to dzisiaj nie jest jakiś gigantyczny problem. Ja nie mówię, że to jest łatwe, bo to nie powinno być łatwe, tak? Bo to jednak ktoś ci powierza kupę pieniędzy. Natomiast to nie jest tak trudne, jak byłoby na przykład 5-6 lat temu. Znaczy został stworzony jakiś ekosystem, początek tego ekosystemu finansowania tych pierwszych faz. Część projektów potrzebuje tylko pierwszą fazę i super, i oby było jak ich najwięcej. Ale niestety na świecie przykłady biznesu są takie, że na każdej, że wzrost potrzebuje gotówki, no to nie chciałem tego po angielsku mówić, ale tak jest. Im bardziej rośniesz, tym więcej gotówki potrzebujesz. Jakie często kryteria powinny się przyjmować przy wycenie startupów, polskich startupów? Wiecie co, to jest tak, że na pierwszym etapie nie ma czegoś takiego jak wycena startupu, no bo nie ma metody, nie ma obiektywnej metody wyceny startupu, tak? Znaczy ja uważam, że startup jest wart pomiędzy 300 tysięcy a milion złotych i nigdy więcej. I teraz oczywiście mówimy o tej bardzo wstępnej fazie, prototypu i tak dalej. Jak masz użytkowników, masz jakieś przychody, to zmienia się w ogóle rozmowa. Im więcej masz, tym większa jest twoja wycena. Im wcześniej przychodzisz do inwestora, tym mniejsza jest wycena. Co to oznacza? Inwestor za te same pieniądze bierze więcej tobie udziałów. Dlaczego? Bo inwestor mniej ryzykuje. To jest taki paradoks. Więcej ryzykuje, tak? No bo wiesz, jest więcej ryzyk po drodze. Czy to znaczy, że trzeba później przyjść do inwestora? Ja uważam, że spółki powinny się rozwijać tak długo same, jak mogą. Zawsze jesteście w lepszej sytuacji. Jak przychodzicie z tak zwanym PowerPoint Company, to jest zawsze trudniej dostać pieniądze i zawsze na gorszej wycenie. Jak przychodzicie z działającym prototypem udowodnionym, że działa. Zawsze tak jest. Chodźcie do inwestora tak późno, jak się da.
Żeby powiedzmy jakoś osłodzić tej prezentacji, co lubisz w branży internetowej? Wszystko lubię. Ja pracowałem w wielu branżach, jest moja ukochana. To ja nie chciałem dzisiaj, jakby starałem się może trochę wstrząsnąć i powiedzieć, halo, nie jesteście my tacy fantastyczni, ale to jest moja ukochana branża, w jakiej kiedykolwiek pracowałem. Wiesz co, ja myślę, że lubię energię, która jest w tej branży, wolę zmieniania świata, pozytywną energię. To jest niesamowite, jak ktoś pracował w korporacji, na przykład my mamy takie doświadczenia, że korzystamy z firm PR-owych, czy tam z jakiejś firmy PR-owej, która pracuje dla dużych korporacji i dla niej największym szokiem jest to, jak ona pracuje ze startupami. Nagle mówi, kurczę, słuchaj, tu się wszystkim chce, tu wszystko przychodzi w 2 godziny, jest zrobione, to jest niesamowite. Ona jest po prostu jest zachwycona tą energią, tak? I z tego coś wyniknie, tylko powtarzam, energia energią, flow flowem, jesteśmy super fantastyczni, wspieramy się nawzajem, ale pamiętajmy, że to jest biznes, tak? I nie zapominajmy o tym. Jak oceniacie startupy, które do Was przychodzą? Jak dużą rolę odgrywa w tym zespół, który tworzy startup? My inwestujemy na wczesnym etapie, zespół ma największe znaczenie. No się nie oszukujmy. Znaczy, że zespół ma większe znaczenie niż pomysł. Znaczy, to jest stare powiedzenie, że średni pomysł z dobrym pomysłem, z dobrym zespołem ma większą szansę na inwestycje niż świetny pomysł z średnim zespołem. Tak? A jeżeli przyjdzie do Was startup, który nie ma zespołu, ale ma naprawdę świetny pomysł, czy jesteście w stanie pomóc zbudować zespół takiemu startupowi? Odwołam się do moich doświadczeń. Kiedyś myślałem, że tak, dzisiaj mówię zdecydowanie nie. Znaczy masz sobie sam zbudować zespół, masz wrócić do mnie z zespołem. Znaczy, jakie jest ryzyko, tak? Że jak łączymy sztucznie team, ja ci dam tamtego gościa i tak dalej, to jest duże ryzyko, że ten team nie sprawdził się w pracy. Ja mogę pomóc komuś znaleźć co-foundera, ale nie będzie natychmiastowej inwestycji. Popracujcie razem 3 miesiące, popracujmy razem, przynieście coś, pokazujcie, że się dogadajecie, wtedy tak, bo jest za duże ryzyko, wiesz. Robienie startupu razem, to jest dla tych po polsku powiem co-founderów, to jest trochę, wiesz, jak przyjaźń, małżeństwo, nie? To trzeba mieć też dobrą relację prywatną. To nie jest firma, w której można się do siebie nie odzywać, to nie jest duży koncern, nie możesz się nie odzywać, nie? To po prostu musisz dawać na tych samych falach, więc mogę ci pomóc znaleźć zespół, ale będę długo testował ten zespół, zanim zainwestuję. To tak. I wtedy determinację tego zespołu też. Czy takie inicjatywy jak Startup Week, Weekend, czy podczas takich inicjatyw można łatwiej, można znaleźć zespół? Znaczy ja myślę, że Startup Weekend chyba, ja nie traktuję imprezy, że z tego wychodzą teamy gotowe do inwestycji. Myślę, że nie, ale poznajesz dużo ludzi, widzisz, jak ludzie myślą. Ludzie, którzy byli na Startup Weekendzie w Warszawie, dzisiaj przychodzą z innym pomysłem i ja już znam tych ludzi, wiem, albo widzę, że to jest ich, widzę pewną determinację. Oni się uczą, my ich poznajemy, widzimy, jak pracują. Wiesz, ja nie mogę wykluczyć, że na Startup Weekendzie w Poznaniu, tak, reklamuję, 7-9 października, pojawi się jakiś team, który od razu zainwestujemy. Tak, ale nie taki jest tego cel. Znaczy to być może jest też świetna okazja, właśnie jak nie jesteś kompletny, przyjdź, może tam znajdziesz zespół, tak? To jest, uważam, idealna okazja. Sprawdzicie, jak pracujecie. To jest próba animacji, przekonywania ludzi do robienia tego, tak? No bo jak my organizujemy to, to są pytania o Jezus, czy ja coś wniosę, to ludzie muszą zobaczyć, jak to działa, jak to wygląda, czy się w tym czują. Czy dostrzegłeś jakieś błędy organizatorów Startup Weekendu w Warszawie? Zresztą Startup Weekend w Warszawie, myślę, że był imprezą z sukcesem, tak? Myślę, że to należy się tam pochwalić. Fajny event i dobrze zorganizowany, pełno ludzi, entuzjazm pełen. Myślę, że wiesz co, oczywiście, że mamy jakieś tam swoje uwagi, że coś można zrobić lepiej, ale myślę, że nie chciałbym tutaj dzisiaj mówić, że ktoś coś zrobił źle, bo absolutnie nie. Ja mam ogromny szacunek do tego, co oni zrobili w Warszawie i postawili strasznie wysoką poprzeczkę, tak? I teraz my organizujemy kolejne, za chwilę jest w Szczecinie, potem jest Kraków, tych Startup Weekendów w Polsce i słyszałem, że ma być jeszcze Łódź. Słucham, no kolejny w Warszawie, więc tych eventów jest od cholery. Dobrze, to też my jako organizatorzy między sobą trochę konkurujemy. Nie, uważam, to był udany event i oczywiście zawsze można zrobić lepiej, na tym polega postęp i na pewno kolejny warszawski będzie też lepszy, ale pełen podziw dla ludzi, którzy zrobili to w Warszawie. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie wystąpienia Twojego. Wspomniałeś tam, żeby pozyskiwać na rozwój pieniądze z rynków zewnętrznych. Jakie w związku z tym widzisz zagrożenia? To nie jest tylko kwestia startupów, bo też fundusze mogą pozyskiwać, tak? Fundusz zarządza czyimiś pieniędzmi. Czy zagrożenia są takie właśnie, jak o tym mówiłem, że dla tych pieniędzy jesteśmy ryzykownym biznesem z dużą możliwością utraty kapitału i z niepewnym zyskiem. Znaczy oni nie widzą przykładów innych rzeczy, którym się udało. W biznesie jest tak, że jak ktoś zarobił, to drugi sobie robi to samo. Wiesz, my nie jesteśmy jako nacja, znaczy jako, że tak powiem, gatunek, nie jesteśmy, lubimy robić to, co inni robią, tak? Zresztą Paweł Tkaczek o tym trochę dzisiaj mówił, nie? Jak zarobił mój kumpel na nieruchomościach, to ja też kupuję nieruchomości i kupuję je na największej górce, chociaż jest to bez sensu, ale kupuję. To jest, wiesz, jak działa rynek akcji. Rynki akcji są zawsze albo skrajnie przecenione, albo skrajnie niedocenione, tak? Bo ludzie nie myślą o tym, co tylko robią, działają stadnie. Trochę jest tak, że brak działania stadnego na rynku startupów, bo niewielu jest takich, którzy na tym pozarabiało, tak? Daliśmy sobie jakiś tam przykład.
no nie wiem, w ostatnim czasie wiem, że polsko-niemiecki fundusz, czy niemiecki z Polakami wyszedł z tego pomocni.pl, a to też nie jest case, który... Fajny case, nie wiem, jakie było kwota wyjścia, tak? Ale fajny case z dużym zwrotem, z tego co wiem, natomiast to też nie jest coś, co poruszyło wyobraźnię tłumów, tak? To nie jest to, że znam kogoś, kto na tym zarobił. I to my musimy spokojnie budować swoją pozycję, tak? Robiąc realne biznesy, pokazując ludziom szansę, że to jest normalny sposób na zarabianie pieniędzy, owszem ryzykowny, ale z dużo wyższą stopą zwrotu i tymi kategoriami musimy rozumować. Metodą jest pokazywanie polskich startupów w Stanach, tak jak robisz ze swoimi podopiecznymi? Wiesz co, no my w ogóle jeździmy, znaczy to jest tak, że my sobie, ponieważ my mamy ambicje takie, żeby robić trochę projektów ponad polskich, tak powiem najogólniej i też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że zrobienie tych projektów ponad polskich jest strasznie trudne, nie? To one są, my jesteśmy za wąscy na to, mówiąc szczerze, my nie mamy tej sieci kontaktu, którą mamy w Polsce, pełen pokory, tak? No nie mogę pomóc tak startupowi w Stanach, jak pomagam w Polsce. No w związku z tym, wiesz, no, w tym samym czasie część naszych firm jest na Capital On Stage w Amsterdamie dzisiaj, część jest na TechCrunch Disrupt, za chwilę ktoś jedzie do Kijowa, za chwilę ktoś jedzie do Wiednia, pewnie będziemy na Le Web w Paryżu, no bo chcemy się pokazywać, chcemy budować tą sieć, chcemy, żeby wreszcie drugie rundy inwestycyjne na rozwój pochodziły nie z Polski, tak, również. Chcemy pokazać, że tu się tworzą fantastyczne ludzie, tworzą się fantastyczne pomysły, że nie jesteśmy dziką krainą, bo pierwsze doświadczenia, mówię, poszukiwania tej kasy za granicą też są takie, że w ogóle nie, więc to mówię, no nie oczekujmy, że rzeczy się dzieją od razu, to jest proces, tak, więc to jest metoda pokazywania się jak najbardziej. A czy swoim startupom polecacie, czy tam proponujecie wyjście na rynek globalny od razu? Każdy, to my nie, to ludzie przychodzą do nas z pomysłem, tak, albo mają pomysł polski, albo globalny, tak, znaczy ja mogę podpowiedzieć im na przykład, że jest pomysł polski, i moim zdaniem on się w Polsce nie sprawdzi jedynym rozwiązaniem, bo jest za mały rynek na przykład. Jedynym rozwiązaniem jest pójście globalne, ale to musi być koncepcja tych ludzi. Ja im mogę podpowiedzieć, ale oni przychodzą do nas z pomysłem, również z rynkiem. Wyjście na rynek globalny może pomóc w uzyskaniu finansowania jakiegoś zewnętrznego, zagranicznego. No tak, tylko że zobaczcie, jak niewiele polskich startupów to dofinansowanie otrzymuje, tak? No, wszyscy rozmawiamy o sukcesie Borysa i słusznie. Fantastycznie, natomiast no, tych przykładów ciągle nie jest dużo, nie? Więc byłbym ostrożny w tym, że samo powiedzenie idę na cały świat, zapewni mi pieniądze, tak? Dzisiaj jest boom startupów, jest nadpodaż, każdy chce robić startup, to jest teraz najmodniejsza rzecz na świecie, więc byłbym dosyć ostrożny, że to nie wystarczy, a my nie mamy takiej marki jak Estończycy na przykład, tak? Że jak ja rozmawiałem z funduszami amerykańskimi, w estoński projekt bym zainwestował, w polski nie. Dlaczego? No bo oni uważają, że częściowo Skype pochodzi z Estonii, że jest kilka innych projektów, jakieś tam Airply i tak dalej. Każdy z nas potrafią wymienić kilka startupów estońskich, tak? Mają o nich dobre zdanie. Super klasy deweloperzy, takie jest zdanie. Wszyscy mówią po angielsku. Takie jest zdanie, tak? To jest skandynawski kraj. Fantastycznie bierzemy, tak? Skandynawia ma w ogóle bardzo dobry taki ten, a Estończycy się pewnie nawet kulturowo chyba są oni akurat. No więc nie wiem dlaczego, ale tak jest, no. Jakieś kilka złotych rad dla startupów szukających pieniędzy na rozwój, nie na początek swojego biznesu. Pokazuj inwestorom, ile zarobią na tobie, to znaczy jakie mają realną szansę zarobienia tych pieniędzy i pokaż, że to co zrobisz, to nie jest, to co im proponujesz, to nie jest hazard, tylko wiesz, na co wydasz te pieniądze i z dużym prawdopodobieństwem. Oczywiście to jest gospodarka, to jest wczesny etap, to nikt nie oczekuje tu gwarancji, ale że wiesz, jak wydać te pieniądze, żeby je pomnożyć, żeby wartość firmy wzrosła. Pokaż, gdzie to możesz sprzedać i co będzie przedmiotem wartości, czy wartością będą twoi użytkownicy, bo to też się może zdarzyć, czy będzie zysk i tak dalej. I pokaż, że będziesz dzięki tym pieniądzom maksymalizował tą zmienną, która powoduje wzrost wartości firmy, bo inwestor zarabia na wzroście wartości firmy, co nie zawsze jest jednoznaczne z zyskiem, który ta firma generuje, prawda?